Welcome back to my channel! A nie, jeszcze nie mogę powiedzieć cześć, ale mam nadzieję, że powiem. Bo chciałam wam powiedzieć cześć, witam was z festiwalu Woodstock. To może wkleję to potem, nie, zrobię jeszcze raz. Osobisty też jest, widziałem, co powinien być. Proszę, ty. Jakieś środki niedozwolone, co wozi pan? Nie. Proszę bagażnik otworzyć. O kurde, tam jest pilny. Mamy radę? Tak. Tak pan będzie czekał, sobie spokojnie widzieć. Aha, dobra, dobra, dzięki. Super. Do widzenia. Do widzenia. W sumie muszę nagrać, bo przecież nie wiem, czy może tak, a może nie. Właśnie jak widzieliście, zatrzymała nas policja i myślę, że to będzie przed powitaniem, a może po. Póki mam baterię, nagrywam, bo właśnie zbliżamy się do punktu, w którym będą pobierać nam wymazy. Policja zatrzymała nas do rutynowej kontroli, jedna z 500, które po drodze, znaczy jeden patrol z 500, które po drodze minęliśmy i oczywiście zatrzymali nas. A wjeżdżamy już na teren festiwalu, to znaczy dojeżdżamy do terenu festiwalu, bo że tak powiem, jesteśmy przed płotem. Wszystko jest zasłonięte, też dziwnie. Teraz będziemy mieć zrobiony wymaz, no i co będzie później, to wam pewnie nagram. Trzymajcie kciuki, tylko nie tak jak teraz,
złapała nas policja, tylko oczywiście nic nie chcieli, nie, to tylko tak rutynowo. Pytali, czy mamy narkotyki. Wiedzieliśmy, że nie, zgodnie z prawdą, no i mogliśmy jechać dalej. Nie, jeszcze nie mogę powiedzieć cześć, ale mam nadzieję, że powiem. Bo chciałam wam powiedzieć cześć, witam was z festiwalu Woodstock. To może wkleję to potem. Nie, zrobię jeszcze raz. Prosto? Prosto? Nie, cały czas prosto. Dobra, cały czas prosto. 13. Zgubam, starajcie tak schować delikatnie. Dobra, dzięki. Dobra. Lecimy. Z łapami. Drugie. Chłopaki z pokojowego was sprawdzą co do biletów i sobie reszty, my wam pomożemy. Na dole tutaj ten kot. Okej, jeszcze ty to dokument jakiś. Tak, koleżanko. Weź mi wyciągnij, bo ja mam tak sklejone. Dzięki bardzo. Dzięki. Podjedźcie tam do nich, żeby zrobić miejsce dla kampera, dobrze? Dobra. Oni są wymazani, czekają na wynik, tylko kampera musimy zmieścić. Teraz my szczypie wszystko. A czemu to by włożył tylko do nosa? Nie wiem, ja nawet się nie orientowałem, bo ja pokazywałem papiery tamtemu pracownikowi, włożył do nosa. Co? Luz? Guzik. Na którą? Na lewą czy na prawą? Obojętnie. No to mi obojętnie. Tak mocno. Mocno jak można, tak mocno. Mocno. Dzięki. Co? Zmianę bez. Ale już wyniki były? No. I luz? No. No to super. Jakby nie było wyników, to by nie było zielonego pasek. Tu dzięki. I co dalej? Dalej możecie jechać. Dobra. Się rozkładać i się bawić. Dzięki. Dzięki. Na razie. Dobra, hej. Dobra, dzięki. Ja kurwa nie wiem co do siebie też w ogóle. Dobra. Dzięki. Gwiazdóweczkę proszę tak rozłożyć, żeby numer telefonu był widoczny. A gdzie my mamy się rozbić, powiedz nam? Rozbić się Boże, no, ale gdzie my mamy zaparkować, powiedz tam was patrol ustawi. Dobra. Jak macie jakieś szkło, zostawcie w samochodzie, bo nie mieliśmy. Dobrze, dobra. Dzięki. Dobra. Dzięki, dobra. Na razie, cześć. Welcome back to my channel. Tak, o. Dobra, dzięki. Do kolegi w czerwonej koszulce. Dobra, dzięki. Tyłem wiadę. Tutaj jak ten ciaśniek. Dobra, ale ty się obrócimy, dobra? Uwaga. Dzięki. O Jezus,
tego wrażenia, po prostu, że padł mi telefon. Do zobaczenia. Czyli za jedyną latarnią mamy. To jakoś spoko, nie? Dobra, między latarniami w sumie. No dobra, to co mogę powiedzieć? Cześć! Kurwa. Cześć! Dziś witam was z Kostrzyna nad Odrą? Nie. Jesteśmy w Makowicach. Ej, a teraz naprawdę zaraz będzie ciemno. Czy mówiłam już, że cześć, witam was na polu woodstockowym, znaczy się polu Poland Rock 2021 na lotnisku w Makowicach, Płotach. I teraz będzie ciemno naprawdę. Za mną grzmi, jest burza. Znaczy jest, no jest, idzie tam. Nie patrzyliśmy mu przejść, ale ja na wszelki wypadek wziąłem swoje plastikowe klapeczki, jak ma nas zalać na dzień dobry. No i zobaczymy, no piwko już w ręku, ale zamknięte. Leszek, żeby nie wyróżniać się z tłumu. Robisz maskę? Mam maskę, no właśnie, mam żel. Mieliśmy dostać, na miejscu nie dostaliśmy, to było straszne. Mówiłam już, że trafiłam na ciula. Nie pozdrawiam cię, bolało. Natomiast lektor został lekko posmyrany po płatku od nosa. Ja natomiast miałam patyk w mózgu. No cóż. No nie, my się wysłaniliśmy, bo z kotem przyjdziemy. No nie no, pod raz na mnie, od raz śpiwór, wiesz, i tak nie ma co robić. Bez szkła żadnego. Bez kuchenek. Czemu bez kuchenek, kochani? Wiecie co, to są przepisy przeciwpożarowe czy pożarowe? O, jaki masz piłkolocz ładny. Bardzo ładnie. Jejku, nie pokażę wam, kto jest dzidzia, ale dzidzia miała wózek. A był za śpiłkolot taki, swoje były łóżeczko z gąbką, dobra. Tak, o, dobrze, że włosy czyste, ten ostrzega wszystkich dyskretnie pan. Od razu ścikunia, idziemy dalej, nie? Tu, w prawo. No dobrze, ekipa Filipa. No to idziemy w prawo. I zobaczmy, co tu się dzieje. Myślisz, że oni coś zrobią? Tam, dobra. Dobra, dzięki. No. No bo tu jest... Tu jest parking dla kamperów. No, no. Stędem pod kłopem. Dobra. Michał, nie składasz rąk. Widzę, że to jest woda. No i teraz zapiwa i widzę. Nie my to wymyślimy. Nie. No dobra, to dzięki w każdym razie. A nie, nie mogę nagrać, bo to jest Lidl. Nie, nie, spoko, nie idziemy. Raz, dwa, trzy. Kto patrzy? Jurek Owsiak patrzy. Nagrywam wam szybko, bo nic nie gra. Jesteśmy tuż przed otwarciem, obczajcie to. W ogóle nie wiem, czy można nagrywać, bo wiecie... A, czekajcie, bo to lektor jest. Bo wiecie czemu? Bo są takie obostrzenia, po prostu tu nie wolno niczego. Więc stoję sobie przy bramkach, a raczej pomiędzy, piję piwo i wcale mi się to nie spieszy. Zobaczymy, jak wygląda 20 tysięcy osób w jednym miejscu, ale mniej więcej wiemy, jak to wygląda.
Scena jest za nami, jest też kółko Allegro, na które chętnie bym poszła, ale no i co, nie nagrywałam przez ostatnie dwa dni, bo to co się tu dzieje jest bardzo trudne do wytłumaczenia, no jest inaczej, jest płasko, to jest najmniejszy problem. Rozmawiamy z ludźmi, a ktoś rzucił hasło, że jest to impreza pożegnalna i w sumie podpisuje się pod tym. Pewnie ten, kto tu był, każdy z was, albo według statystyk, tak jak mówił nam dziś pan, 40% jest za, czyli tak mniejszość, ale wszystko wskazuje na to, że festiwal przez najbliższe lata będzie odbywał się tutaj, w takiej formie, bądź w innej, ja chyba nie pocisnę, nie dam rady. Wydaje mi się, że to, co się zadziało w tym roku, to jest zanadto. Sorry, jestem brudna, bo pewnie, bo jadłam. Kontrolę, pretensje, ustawianie, przestawianie. Jest też inaczej, no bo jest czysto, jest mniej ludzi i nie ma kolejek. Jeszcze nagram wam kible, bo to jest też ewenement. No ale jednak jest... no jest inaczej. No na openera ja się nie wybieram, więc jeśli będzie to opener, to mnie tu nie będzie. W sumie to już się nazywa, no to jest też opener, każdy jeden to jest opener. Wszyscy na mnie patrzą, ponieważ tak jak mówiłam, stoję pomiędzy. Znamy się już wszyscy, wyobraźcie sobie, że jest tak mało ludzi, że spotykamy wszystkich po 5 razy, 600 razy dziennie. Nie no, to się kupy nie trzyma. Po 5 razy dziennie każdego się spotyka. No i co? Powinniśmy jeszcze zdjęcia zrobić chyba, ale nie ma... Ręki nie masz na to. No i... jeszcze mi się spierdoliło z kartą, więc nie mam netu. Ktoś rzucił hasło 8 gwiazdek. Odzyw był, jak słyszeliście. Co ja wam mogę powiedzieć? No... Jest jak jest, no. Jak jest. A czekajcie, będę miała zdjęcia. Mam się ustawić? A do zdjęcia? Tak wystarczy? No i co dalej? Śmieją się ze mnie. No tak, no słuchajcie, no szybko wszystko się odbywa, no nie wiem. Jakoś takie spojebanie z poplątaniem. Słupsk. Aha, w ogóle... No niby są flagi, nie wiem kto je nie wiem kto je przyczepiał, bo... Co? No niby, ale już nie wpuszczali wcześniej, nie? Niby od 12 mieli przyczepić, tak? Że była mowa, ale była mowa pod namiotem, a jak było w rzeczywistości? A, było rezerwę, że ja tego nie słyszałam. Czyli, że można było normalnie przyczepić swoją flagę? No wiecie co, no nie wiem, no... Macham komuś, ktoś mi robi zdjęcie. No słuchajcie, no naprawdę... Ja prawie 20 lat jeździłam na Łódź, byłam w Żarach, byłam w Kostrzynie. No i to, co się tutaj dzieje, no to... O, jest i Elvis na przykład, dostał maskę. Co tu? Sybramki? Nie wiem, nie sądzę, żebyśmy my... Znaczy ja się chyba nie wybieram. No zobaczymy. Nagram wam jeszcze, bo w sumie nie wiem, co mam powiedzieć. To jest naprawdę tak skomplikowana i trudna sytuacja. Wszystko jest po prostu mikroskopijne. Ludzie starają się trzymać fason, mieć poczucie humoru, robić to samo co zwykle, ale czuć, że to nie jest to, no. Ale dobrze, no to ja piję piwo, nagram wam jeszcze coś. No i tyle. Być może widzimy się jeszcze, na pewno będzie to vlog łączony i w ogóle nie wiem, czy cokolwiek słychać, ale być może. Najpiękniejszy festiwal świata. Jesteście?
Za to wam bardzo dziękuję. Proszę, zapraszamy tutaj do nas. Chodźcie! Wielkie brawa dla nich! Zobaczcie, jak pięknie wyglądają! Tybiwan! Najpiękniejszy festiwal świata! Pokojowy patron! Czerwone koszulki! Razem możemy stworzyć coś niezwykłego! Razem! Razem, moi drodzy! To jest siła! To jest energia! To jest coś, co pięknie ruszyło! Romanie! Proszę czynić swoją powinność! W imieniu PKP i WOŚ 27 Poland Rock Festival w miejscowości. Po prostu zajebista, łaba!